Już nie rzucę. Zimno, ta cholera wychodziłaś jak ci zimno. Tak, fabuła nie jest może zbyt jakaś pomysłowa, aczkolwiek no na pewno to coś innego niż zombie wewnątrz budynków czy w kompleksach jakichś dziwnych typu, czy tej Resident Evil. Czego tutaj nie pamiętam, o właśnie kamień. Tak, dobrze pamiętam, kamień. No dobra. Kamień. Aha, dobra, już pamiętam, no ale dobra. Muszę się gdzieś schować. Aha, no tak. Muszę rozbić lód. No i po to był kamień właśnie. Rozbijmy lód, wejdźmy do środka, zacznijmy zabawę. Okay. Aha, można go celować bardziej precyzyjnie, tak? Okej. No dobra. Czasami niektórzy może się zastanawiać, dlaczego taka klawiszologia, czyli taką ustawioną klawiszę, odpowiadam, bo jestem leworęczny. Myszkę trzymam w lewej ręce i całkiem inaczej steruję niż większość praworęcznych. Dlatego tak, a nie inaczej. Czajny ekran śmierci. Głosy. Spadłem? Aha, no tak. Nie ma tak schodzić po drabinie. No, no dobra, okej. No jak widzimy w grze jest ciemno, nie wiem jak to wyjdzie potem po kompresji, pewnie będzie jeszcze gorzej. Dlatego ja tam coś tam widzę, ale... No dobra. Latarka jest na odległość, a pałeczka świetlna jest na bliskiej odległości. Procedury wyjścia awaryjnego, niestety nawet dla mnie nieczytelne. Tak, beczka. Beczka pójdzie sobie. O, dobra. Powiedzmy. Stalowy pęd. No, pęd do dziurki, tak. Na tym to polega w sumie. Jak się zastanawiam? Nie, nie, chyba nie. Może w tą stronę? No. Nic chyba już tam nie ma. No tak. Tak, na pewno jaskini mają coś wspólnego z swoim ojcem. No dobra. Tak jak mówiłem, jak chcecie czytać sobie, to pauzujcie. Ja sobie przeczytam to osobno, albo będę sam wyłączał filmik też, żeby nie zapychać dysku. I to by było na tyle, nie wiem. No dobra. Zaczynamy właściwą chyba część zabawy. Aha. Tak. Takie to typowe. Tak, no tutaj główną bronią jest mrok, się chowamy raczej niż atakujemy przeciwników, których i tak nie jest za dużo, no ale zobaczymy jak to pójdzie. Samym. No dobra. Aha. No widzimy trochę więcej wtedy. Jak kucamy w miejscu, nie poruszamy się. Bo jak się poruszamy, to chociaż tak lepiej iść na kucaka, bo wtedy jesteśmy mniej widoczni, mniej hałaśliwi. No dobra.
po którejś pauzie, jak sprawdzałem filmiki, zauważyłem, że jednak przy, nie wiem, rozbijaniu beczek czy hałaśliwych bardziej czynnościach jest taki mały pogłos, tam słychać jakby w tle wcześniej uderzenia, czyli tak jakby no jest trochę jakby dźwięk był przed obrazem. Nie wiem, szczerze powiem, jak to się z tego pozbyć, jeżeli myślę, że to może jakieś ustawienia frapsa muszą być zmienione. Może przy następnym filmiku się pobawię, jak już ten skończę, to potem będę sprawdzał, kombinował, aczkolwiek jak ktoś ma już rozwiązanie, spotkał się z tym, no to tak jak mówiłem wcześniej, proszę pisać no, po łyskaczu. A na tą chwilę lecimy dalej. Wyjście, my jesteśmy tutaj, gdzie kółko. Myślę, że najpierw pójdziemy do... do magazynu możemy najpierw w sumie iść. Do biura potem, czyli w prawo, dobra. Warsztat. My chcemy iść do magazynu. Do warsztatu. Biura. O, lampa naftowa. Tak, ja tylko nie mam jak tego zapalić na razie. Magazyn. Aha, no dobra. Idziemy do magazynu. Tego używać jako broni. Dobra. Ale to później. Nowa lampa. Dobra. Magazyn. Coś słyszę, nie wiem jak wy. Dobra, tylko że nasz Filip zapomniał języka i nie potrafi się odezwać. Swój drut, no ja widzę, że tu jest swój drut, a nie tu. Nasz Filip nie potrafi się odzywać, więc nie może zaczepić jego mościa, który jest po drugiej stronie. Śnieżna biel. No dobra. O, kapelniczka. Pusta. Będziemy palić pająki. Bo pająki będą jeść nas. Kulki. Kwadrat. Para. Dobra, to są jedyne chyba drzwi, jakie zostały. Aha, pająki sprawia, że będziemy smutni. Okej. Aha. Zobaczmy, co to jest. Aha. Te śmieszne artefakty to są save pointy. Przy nich zapisujemy. Powiedzmy, w rezydencie mieliśmy maszyny do pisania swojego czasu, bo potem już nie było ich. No tutaj mamy takie śmieszne artefakty. Także zapiszemy sobie. No dobra. Z tego co pamiętam... kwadrat, pudło, kulki, kółka. To kamienia, czyli okej. Raz, dwa, trzy. Okej.
O tak. Aha, to była kiedyś domina, tak? No może ja te drzwi zamknę.